Witam w kolejnym odcinku Bitwy Tygodnia. Tak, wiem, ta bitwa będzie opóźniona. Niestety YouTube dość powoli ciągnie. Chociaż zobaczymy, jak będzie ciągnął w tym weekend, przez tę przerwę, przez ten weekend długomajowy. Tym razem mam kolejną bitwę na T71, z tym, że po tej bitwie mógłbym spokojnie wyrzucić poprzednią do śmietnika. Zgodnie z tytułem polowałem w tej bitwie na medal Orlika. To jest medal za zniszczenie trzech maszyn o dwa poziomy wyższych od nas. Jest jednym z medali, których jeszcze nie mam. Czytaj medali, na które intensywnie poluję. W tym wypadku musiałbym zniszczyć wszystkie wrogie czołgi 9 poziomu. Chociaż w T-71 to jest wykonalne. Na pewno nie jest to łatwe, ale jest to wykonalne. W sumie T-71 będzie pewnie czołgiem, na którym zdobędę ten medal, no bo nie mam innych czołgów, na którym mam na to wielkie szanse. Jeszcze wiążę pewne nadzieje z... Tutaj są błędy w powtórce, niestety. Celownik nie pokazuje tam, gdzie pokazywał. Chociaż to już jest powtórka z 8-5. To teraz celuję w TV-kę. O, za to celownik pokazuje tak, jak pokazuje. On wcale nie jest wycelowany tam w dół. O, psa, widać, gdzie lecą pociski, bo tam było przycelowane. Teraz jak dam swobodne, to może się złapie i zsynchronizuje. To z kolei pokazuje, jakby był rozjechany, a wcale nie był. Ten jeden rykoszet przesądza o tym, że fałka przeżyje. Cóż, zdarza się. Ale zawsze jestem o 6 pestek do, o 5 pestek do przodu. Pojawia się fałka 4-5P. Nie mam wielkiej ochoty zginąć w walce z nią. Też jest dziewiątką, czytaj, jest celem. No ale sam na nią nie wyjadę. Aż taki dobry na razie nie jestem, żeby wygrywać z czołgiem dwa poziomy wyższym niż ja i nie ginąć. Tak, słychać, mam chrypę. Ops, znowu błędy w powtórce. Tutaj T20 dobija Tigera. Pojawia się Tygrys P, ale nie pojawia się dostatecznie wyraźnie. Więc przeładowuję magazynek. Tutaj się świecę. I zauważam fałkę. Akurat przeładowywuję. Więc muszę uciekać. Wpadam w poślizg. Mam wielką ochotę nie oberwać. Więc tutaj skręcam. Jego pocisk przelatuje tuż nade mną. Sojusznicy przeładowywują mu za 200 parę. Mam ochotę go wykończyć, niestety znika. Tutaj. Tutaj znowu jest błąd w powtórce. O właśnie, zauważam fałkę i celowałem w nią. Nie wiem, co jest grane z tymi powtórkami ostatnio, ale chyba będę musiał próbować na żywo nagrywać. To jest po prostu klęska, co jest grane. Celownik zupełnie nie tam, gdzie był. O, trzeba zmieniać tryb widoku, żeby pokazywał celownik tam, gdzie był. A i tak nie pokazuje dokładnie. Tutaj typ 59 podpala Tygrysa P. Ja zauważam panterę. Tutaj ładuję w nią, mimo że mój celownik tego nie pokazuje. Znów przeładowuję magazynek, no bo z pięcioma pociskami za wiele nie zrobię. To jest właśnie to, za co lubię T-71, że magazynek się przeładowuje krócej niż 30 sekund. Więc mam czas przeładować magazynek, a jeszcze nie mam tego instynktu, żeby wiedzieć, kiedy to należy robić, a kiedy nie. Często się kończy tak, że przeładowuję magazynek i mnie w tym czasie ktoś mocno obija. Dlatego właśnie lubię amerykańskie czołgi z magazynkami. Bo przeładowują te magazynki dość szybko. Tej fałki nie widać, to znaczy, że prawdopodobnie się cofnęła. Bo jeszcze widać ISA na A9, czy jakiś czołg ciężki inny. Ale to chyba był IS. Pantera była po lewej. O, pojawia się fałka. Nasz IS-8 tutaj zaatakował. Nawet przywalił mu dość mocno fałce.
Niestety sam też obrywa. Postanawiam go wspomóc. Jeżeli on przygrzmoci jeszcze raz fałce, to z moimi obrażeniami z magazynka powinno się udać. Tutaj umykam przed strzałami fałki. Przed strzałami pantery trafiam fałkę. Pantera i tak nie trafia. Tutaj fałka się skupia na mnie, więc nie strzela do Isa. Popełniam błąd. Szczerze mówiąc, z fałką 4-5, czyli pod mausem, walczyłem do tej pory raz czy dwa. I nie wiem, gdzie ją przebijać, a gdzie się nie da. Teraz już wiem, że w tył wieży strzelać nie należy. 750 HP, to teraz muszę wsadzić cały magazynek. Fałka nie jest najwyższej próby graczem. Powinna się przytulić do czerwonego końca. Płaci za to całym HP. Tutaj pojawia się Is drugi. Mam pusty magazynek, ale powinienem zdążyć go przeładować. Się cieszę. No bo zawsze to jest 1400 obrażeń do przodu, a to już sporo. Tutaj próbuję trafić Isa. O, znowu zmienię. Może widać. Pakuję w niego tyle, ile się da. Aż Is strzela go tylko za gąskowanie. Przepraszam, to był nasz Is. Nasz Is 8 go dobija. W tym momencie jest 4 na 4, ale oni mają czołg 9 poziomu w zamian za nasz czołg 8 poziomu. W zamian za mnie. Czyli ja mam być parą dla typa 59. Zaś nasz typ 59, dla E50, a nasz typ 59 jest na ogrysku. Na szczęście oni też są na jeden strzał dla naszego Isa 8, więc powinien sobie poradzić. Tutaj mam ochotę ich podobijać. No bo skoro prawie na pewno zejdą na magazynek, to Anusza nóż się jeszcze uda zdobyć tego orlika. Tutaj nie chcę być zaświecony, zauważam, że E50 przejeżdża przez. Przejeżdża przez most, więc chce się schować, żeby móc ją strzelać w tył, bo w przód niekoniecznie przebije. Tak, ona będzie zmierzać, żeby obronić bazę. Zamierzam jej trochę przygrzmocić. Najlepiej byłoby ją zabić. Tutaj znowu błędy z celownikiem. On był przycelowany w pełni. Trafiam dwa razy, niestety się chowa. Nie przeładowywuje magazynka. Wystarczy jeden strzał, mam trzy. Zależy mi na tym orliku. Tutaj znowu jestem przycelowany. Ten strzał był przycelowany w pełni. Ten też. Niestety nie trafiają. Przeładowywuje magazynek, zauważam, że się świecę. Nie zdążam. Obrywam odlewa, który też jest na końcówce HP, więc nadal mamy szansę. Niestety nasz Is 8 jest na hita, na strzał. Nasz Is też już. Is 8 zabija E50, co kończy moje marzenia o orliku. Tutaj próbuję trafić E75. Nieskutecznie. Już znowu przeładuję magazynek. Tym razem trzeba załatwić lwę. Kapujemy bazę. I czas się kończy. Ostatnia minuta się zaczyna. To będzie bliska gra. Lwy nie powinien mnie w tym momencie zaświecić, ale i tak to robi. To znaczy, że ma bardzo dobrą załogę. Celownik znowu zawodzi. W tym momencie on strzela w ruchu. Mam dość małe szanse na trafienie. Nawet się nie cofam. Nie przebijam skontowanej płyty, ale on sam ułatwia mi zadanie odkontowując się. W tym momencie 30 sekund do końca bitwy. I podejmuję trudną decyzję przeładowaniu na złotą amunicję. To mi daje większą szansę przebicia go. Mniejszą szansę na jakiś dziwny błąd. Znowu celowniki padają jak muchy. Tutaj zauważam go bokiem, strzelam w ruchu, pudłuję. Ostatnia sekunda gry. I tak! Ale orlika się nie udało, ale zwycięstwo jest.